Chciałbym Państwu przedstawić płytę termoizolacyjną. Jest to płyta styropianowa, stworzona na bazie płyty zwykłej styropianowej, z tym, że różnica jest taka, że widać tutaj żebra dystansowe zapewniające przepływ powietrza między płytą a ścianą. Widzimy tutaj na żebrach też elementy wpust i występ w celu ułatwienia montażu osiowego, tak aby stworzyć kanały do wentylacji. Nanoszenie kleju odbywa się w sposób normalny, jak w zwykłej płycie, z tym, że nanosimy je na żebra dystansowe, tak jak widać tutaj. Montaż zaczynamy od listew startowych, tak zwanych cokołowych. W rzeczywistości one muszą być perforowane, ponieważ musi nastąpić przepływ powietrza z dołu do góry. Ta płyta zastępuje w zasadzie wszystkie rozwiązania dotychczasowe. Ani wełna mineralna, ani styropianowa tradycyjna płyta nie potrafi zapewnić przepływu powietrza i usuwania wilgoci z murów, szczególnie zawilgoconych tam, gdzie mamy do czynienia ze starymi kamienicami. Kołkowanie następuje identycznie jak w przypadku zwykłych systemów, także montaż jest identyczny i te same materiały są używane. Z drugiej strony wygląda to tak. Płyty tworzą kanały, jak widać, wzdłuż biegnące od góry. Można rozwiązać to w ten sposób. Można też pod podbitkę płytę włożyć tak, żeby powietrze wydostawało się swobodnie. Musi być oczywiście wszystko zabezpieczone siatkami, żeby owady nie dochodziły tam. Można też nawiercić otwory w celu umożliwienia właśnie wentylowania i włożyć małe kratki, dzięki którym nawet można kontrolować przepływ powietrza. Musimy pamiętać jedną rzecz, że rozwiązań musi być dużo, ale zawsze musi występować para nawiew-wywiew. W przypadku budynków o słabej wentylacji możemy wspomóc się właśnie tą płytą, bo ona może wspomagać wentylowanie ścian, wentylowanie pomieszczeń. Proszę zwrócić uwagę, tak możemy rozwiązać to, tam gdzie nie ma wentylowanych pomieszczeń skutecznie. Dziękuję za uwagę.